Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozgrywamy pojedynek Ligi Mistrzów Atletico kontra Liverpool. Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj wtorek i wraca w końcu Liga Mistrzów. Mamy jedną 16 No i zobaczymy, czy Liverpool będzie podążał drogą tak jak w tamtym roku i dotrze do finału i później go wygra czy obroni tytuł tak jak to miało miejsce w przypadku Realu Madryt który trzy razy z rzędu zdobył Ligę Mistrzów zobaczymy, mamy tutaj 10 saszetek przygotowanych z indyjskiej wersji mam ich troszeczkę więc stwierdziłem taką wersją rozegramy sobie dzisiejszy pojedynek po 5 kart w środku, miejmy nadzieję, że będzie dużo kart Atletico i Liverpoolu i będzie ciekawy pojedynek Napiszcie w komentarzu, jaki wynik obstawiacie w prawdziwym meczu. No i na kogo stawiacie w dwóch meczu. No i lecimy. Mamy tutaj Walencję, Atalantę, Bayer Leverkusen, Lipsk i Real Madrid Pro Performer. Czyli w pierwszej saszetce nie wpadło nam nic. Ja myślę, że będzie remis 1-1 albo 2-2 a w całym tym pojedynku w dwóch meczu stawiam na Liverpool. Napoli i mamy pierwszą bramkę dla Atletico. Bramkarz Jan Oblak wpada. Dalej Tottenham, Borussia i ponownie Tottenham MVP Son. Bayer Leverkusen, Bayern Monachium. Benfica, Real i Chelsea. Kolejna saszetka. Chelsea, Borussia Valencia, Inter i Benfica. Czyli tutaj nic nie wpadło. Ostatnia saszetka, czyli mamy końcówkę pierwszej połowy, Lille, Benfica, City, Bayer Leverkusen i tutaj mamy De Jong z Barcelony, Klub 100. Rozpoczynamy drugą połowę, Atletico prowadzi 1-0, Agent Card, Lipsk, Bayer Leverkusen, Juventus i Champions League Statistik. Bayern, Valencia, Inter i mamy Liverpool Fabinho Wyrównanie 1-1 I jeszcze tutaj mamy Azpilicueta Men of the match z Chelsea Borussia Lipsk Logo Genku Real i patrzcie mamy Liverpool Van Dijk Karta klub 100 I w krótkim czasie wszystko się odmieniło Liverpool prowadzi w Madrycie z Atletico 2-1 Napoli, Barcelona Genk, ale jest odpowiedź João Felix 2-2 i mamy znowu Liverpool prowadzenie 3-2 dla Liverpoolu Sadio Mane, Hat-trick Hero pozostała nam jedna saszetka czy będzie jeszcze zmiana w wyniku Atalanta, Chelsea, Lille, City i Napoli. Czyli nic się już nie zmieniło. Liverpool wygrywa 3-2 na wyjeździe w Madrycie z Atletico. No, i jeżeli takim wynikiem zakończy się prawdziwy meczyk, to Liverpool będzie jedną nogą w kolejnej rundzie. Tak więc, moi kochani, czekam na Wasze komentarze odnośnie tego meczyku. Ja Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.